Pani marszałek, Wysoka Izbo. Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej popiera ustanowienie roku 2024 rokiem Wincentego Witosa. To zasłużony polityk, działacz ruchu ludowego, powstaniec, działacz samorządowy, trzykrotny premier, kawaler Orderu Orła Białego, jeden z ojców niepodległej Polski, patriota. Jego polityczne motto, kiedy nie było Polski niepodległej, dążyć do niej, gdy przyszła pracować dla niej, a gdy była w potrzebie bronić jej, stało się ponadczasowym wyznacznikiem miłości do ojczyzny. Witos dzielnie walczył z Armią Czerwoną, wypędzając ją spod stolicy w 1920 roku. W 1921 roku współtworzył konstytucję marcową, która gwarantowała zgodę w trudnym dla Polski czasie. W 1926 roku, składając dymisję rządu, powstrzymał nadchodzącą wojnę domową i bratobójcze walki. Zawsze stał po stronie prawa i demokracji. Ten rok to idealna okazja, aby uczcić nie tylko 150. urodziny Witosa, ale również zakończenie procesu brzeskiego. Po 90 latach Sąd Najwyższy uniewinnił wcześniej skazanych w latach 30. XX wieku Wincentego Witosa i 9 liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Polskiej Partii Socjalistycznej. Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła przedwojenne orzeczenia, uznając wyroki za rażące naruszenie prawa i nakazała eliminację ich z obrotu prawnego. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, pani poseł.